Dlaczego akurat koszulka Dominika Kuna ci się marzy? No, bo uwielbiam go, jest moim idolem. Lubię jak gra. Ma fajny styl gry. No to chyba na ostatnim meczu u siebie z Krakowią ogromna radość była, kiedy zdobył bramkę. No. Jak dzisiaj twoje oczekiwania przed tym meczem? 2-1 dla Widzewa i 2 strzeli kul. No, dla mnie będzie 2-1 dla Widzewa. A dla ciebie? Ja liczę, że mam nadzieję, że wygrają. No a myślicie, że to będzie możliwe? No bo rywal dobrze dysponowany, dobra drużyna. No dobra drużyna, ale Widzew lepszy. No co najbardziej wam się podoba w meczach w sercu Łodzi? No, tak naprawdę to mi wszystko. Mi też. Dzień, bo panowie pierwszy raz w sercu Łodzi, tak? Tak. Kolega nas się zaprosił na mecz. Jesteśmy z okolicy Ostrzeszowa, czyli tam, no... Kawał drogi. Kawał drogi, tak. No i jak oczekiwania od tego meczu, biorąc pod uwagę, że pierwszy raz, to coś słyszeliście pewnie. Z tego, co nam tutaj nasz przyjaciel opowiadał, że jest super i dlatego tu się pojawiliśmy. Mamy taką okazję, załatwił bilety, no i będziemy działać. Śledziliście wcześniej wyniki, tak, co się dzieje? Tak. Śledzimy, byliśmy na meczu ostatnio KKS Kalisz Widzew Łódź, pucharowym. Czyli można powiedzieć, że wyjazdowy mecz przyszedł przed tym u siebie. Tak. Super mecz, więc wszystko trzymamy kciuki cię za Widzew. Jest z nami człowiek, który na Widzewie dotychczas był w innej roli kilka lat temu, a teraz wraca w roli kibica. Jak tam, Kuba, fajnie wrócić tutaj do serca Łodzi? Fajnie, na pewno, kurczę, w innej roli jako kibic, tak pełnoprawnie. Daleko od tego Widzewa się w sumie nie odłączyłem, bo jestem w Elanie, tak jak widać, gram. Pomagamy też ten klub odbudować, ale no przywołuje się wspomnienia. Łezka w oku mi się zakręciła, jak tutaj przyjechałem. Zobaczyłem te wszystkie obiekty. No, coś niesamowitego wrócić zupełnie w innej roli. Fajnie by było wrócić, że tak powiem, w tej pierwotnej, nie? Dzisiaj większa grupa z tobą razem z Torunia. Tak. Zebraliśmy się chłopakami z Torunia, już w sumie drugi mecz przyjeżdżamy. Jak da się radę trochę tej ekstraklasy zobaczyć, jak to wygląda, czy poczuć w ogóle ten klimat, no bo no nie ma drugiego takiego stadionu jak w Łodzi, to naprawdę mistrzostwo świata. No powiedz, a jak tam generalnie sytuacja w Elanie, które miejsce w tabeli? No aktualnie drugie miejsce, powoli tu odbudowujemy klub po kryzysie, bo na dobrą sprawę degradacja była pół roku temu. Są osoby, myślę, które w pełni są związane z klubem, wiedzą jak zarządzać, więc fajnie to wygląda, idzie w dobrą stronę, no i mam nadzieję, że za niedługo, tak jak niedawno w drugiej lidze graliśmy z Widzewem, tak, chociaż sama Elana tą drugą ligę będzie mogła, powiedzmy, dzierżyć. Chyba niedzielne popołudnie to idealna okazja, żeby wybrać się na mecz i spędzić rodzinnie czas. Jak najbardziej. Debiucik dzisiaj w Micheliny. A, no to super, no to oby uczczony zwycięstwem. Jak generalnie oczekiwania przed tym meczem? No, powiedzmy 1-0. Remis bierzemy w ciemno, a jak chłopakom wyjdzie wszystko, to może być zwycięstwo. Trzeba przyznać, całkiem fajne miejsce, jeśli chodzi o oglądanie spotkania. Dokładnie, tak jest. Tak, zdecydowanie najlepsze miejsce na stadionie. Ale generalnie to bywacie na Widzewie? Jako kibice, czy jesteście spoza Łodzi? Jak to wygląda? No, w Łodzi studiuję. Aha. Ale to mój pierwszy raz na Ekstraklasie. O, ale no, a byłeś kiedyś wcześniej na meczu Widzewa? Skąd pochodzisz? Byłem z Żardowa. No, tak oczywiście jest Kiedziewic. Byłem na meczu Widzewa z Kiedziewica. Okej, no to w porządku. No to powiem wam, że no lepszego miejsca, chyba żeby tak się zarazić bakcylem, no to nie ma. Teraz do ciebie przejdę. Czy byłeś już kiedyś na Widzewie, czy to pierwszy raz? Na Widzewie pierwszy raz, ale odwiedzam nowe spotkania w Ekstraklasie. A, okej, no to panowie, no to następnym razem koniecznie z szalikiem, no i miejmy nadzieję, że będzie wam się tu podobało. No pytanie, czy wynik będzie dobry, no i pytanie, jak emocje się będą udzielać tu na krzesełku, no bo przyznam szczerze, no VIP-owskie miejsce. Liczymy, że wynik będzie dobry właśnie. No. Nie wiem, skoro raczej w Szczecinie jest na Widzewie.
Więc to już troszkę jest zakorzenione. A powiedzcie mi, słuchajcie, bo nie każdy kibic oglądający kulisy może wiedzieć, jak w ogóle można zdobyć takie miejsce. Opowiedzcie o tym trochę. Więc wzięliśmy udział w konkursie na stronie PKO Bank Polski Grajmy Razem. Napisaliśmy kreatywny komentarz na pytanie konkursowe i ja wygrałem, no i zabrałem ze sobą tutaj kolegę. Super. Jakie macie zadania dzisiaj, chłopaki? Podawać piłki. O kurczę, pierwszy raz jesteście, czy już byliście kiedyś? Byliśmy. O ja, jakie są problemy przy podawaniu piłek? Nie ma żadnych. Nie ma żadnych? Nie. A czasami kibice nie oddają piłek, jest problem? Nie, raczej oddają. O, a tu widzę bohater, który przed chwilą odbierał statuetkę. Dokładnie tak. Kogo przekupiłeś, że ci ją dali? Trenera. Zasłużyłeś na wygraną? Wydaje mi się, że tak. Tym zespołem i my dzisiaj temu wyzwaniu sprostamy. Dawaj! Kto wygramy? Dawaj! Przyznam, że troszeczkę się tego meczu obawiałem, ale jestem zaskoczony, może nie tym, że niestety widzę, nie pokazuje wszystkiego, na co liczyłem, ale że, to chyba się pozytywnie mogę powiedzieć, zaskoczony, że Raków bardzo nam pomaga, żebyśmy ten dobry wynik jak na razie mieli. Chociaż no dobry wynik, my tu wszyscy liczymy pewnie na wygraną, szczególnie ja dzisiaj jestem w szaliku, znaczy odłożyłem go przed chwileczką, który kupiłem na mecz z Rakowem. Na drugie mistrzostwo Polski w 90-tych latach. Wtedy było 5-0. Dzisiaj by wystarczyło 1. A jakie wrażenia często pan bywa na stadionie tutaj? Często bywam na swoich sektorach, takich tych tam dalej położonych wśród kibiców, więc ciężko mi się przyzwyczaić do tych nieco bardziej sztywnych tutaj kibiców. Czyli... Oczywiście, no wszyscy sercem są oczywiście za Widzewem, tylko tam jest troszkę więcej entuzjazmu. Oczywiście, jak każdy kibic, no, przychodzi człowiek tutaj również dla emocji, tak? Poza tym, no, trudno nie mieć emocji, jak się obserwuje drużynę, za którą się kibicuje od 47 lat. A jak pan patrzy, jako samorządowiec, jest dużo kibiców w obecności tego Widzewa u was w zespole? No, w niektórych miejscach nawet za dużo, bo ten symbol ADP, Andres Pola, chyba nie wszędzie wyrażali zgodę właściciele budynku, gdzie został naniesiony.
ale również dzięki moim kibicom mam tę koszulkę. Czyli pokolenia różne mieszkańcy Wandespola kibicują Widzewowi. Tak, tak, zdecydowanie, jak jechałem na stadion, a jeszcze bardziej jak staliśmy tu w korku, żeby się gdzieś zaparkować, to mnóstwo znajomych ludzi. To samo jak jeżeli na mecz przyjeżdżam pociągiem. No, serce Łodzi bije tu, ale po okolicznych miejscowościach również. Tak, biorąc pod uwagę sympatię i położenie w województwie, to zdecydowanie bliżej Skierniewice. Odczucia bardzo pozytywne, zresztą wszyscy ze Skierniewic obserwujemy rozgrywki Ekstraklasy bardzo usilnie i dokładnie. Dobry sezon, trzeba przyznać, kilka zaskakujących, ale jakże pozytywnych wyników. Dzisiaj w tej pierwszej połowie lekka przewaga Rakowa, ale niewykluczone, że to Widzew wygra. Wiemy dobrze i tu nie ma co ukrywać, że właśnie spoza Łodzi to ta społeczność skierniewickich fanów należy obecnie do jednej z takich najbardziej aktywniejszych i najliczniejszych. Widać to w mieście. Tak, tak, widać zdecydowanie. Jesteśmy po czerwcowym wydarzeniu w mieście Skierniewice, gdzie Stowarzyszenie Skierniewice Miastem Widzewa zorganizowało bardzo udaną imprezę dla dzieci i młodzieży z udziałem kilku tysięcy tak naprawdę uczestników. Mam tu na myśli drużyny piłkarskie z całego regionu, jak i kibiców. Ta impreza okrasiła Dzień Dziecka w mieście Skierniewice, ale zarówno poziom sportowy, jak i towarzyski, bo gościliśmy wielu piłkarzy Widzewa Łódź, oldboyów, członków Związku Zawodowego Piłkarzy w Skierniewicach. Impreza bardzo udana, do dziś ją wspominamy i czekamy na następne, bo mamy za sobą dwie tak huczne edycje i wszystko na to wskazuje, że będą kolejne, także... Czyli można liczyć na dalszą współpracę samorządu Skierniewic z Widzewem? Z naszej strony duże podziękowania, bo to była jedna z lepiej zorganizowanych plenerowych imprez w Skierniewicach w tym roku. A jeszcze wracając tak okiem tutaj samorządowca, kibica, po tej pierwszej połowie, jak pan widzi to widowisko dzisiaj? Ja typowałem wynik 2-1 dla Widzewa przed meczem. Jak widzę, no myślę, że remis będzie dobrym wynikiem i myślę, że obie strony będą z niego zadowolone. Thank you.